Wolność, proszę bardzo. Jakub Pączek, partia Wolność Śląsk. Ja może zabiorę tutaj wszystkich na krótką wycieczkę w czasie, mianowicie w 2007 roku w programie, programie Platformy mogliśmy wyczytać takie zdanie, że najbardziej efektywną i najsprawniejszą organizacją socjalną jest rodzina i jej jakby ingerencja państwa w tym momencie może dochodzić tylko wtedy, jeśli jakieś tutaj funkcje są zaniechane i tyle tak naprawdę. Mało tego, o czym mówię po prostu? Mówię o tym, o 500+, ponieważ posłowie tacy jak Nitras, Budka, taki lider jak Donald Tusk krytykowali 500+, a tutaj słyszę właśnie, że Platforma się teraz zgadza i chce nawet rozszerzać ten program. Jakie jest stanowisko Platformy w sprawie takich tych nowych rewelacji, które po prostu do nas dochodzą z obozu partii rządzącej w sprawie tam tych 300 zł na przykład na wyprawkę szkolną dla dziecka. Znaczy, jeżeli chodzi o 500+, to ja już powiedziałem. To wie pan, jest to coś, co jest zdobyczą socjalną czy społeczną, bo to nie jest świadczenie socjalne, i będzie kontynuowane. Najwyżej, jeżeli będzie to możliwe, będziemy chcieli to rozszerzyć na każde dziecko. Jeżeli chodzi o... No, bo ja nie bardzo rozumiem pańskie pytanie. Pyta pan o stanowisko, to panu przedstawiam. O stanowisko w sprawie tych nowych... Nowych? Powiem, może skupić się na tych nowych propozycjach 300 zł. Nowe propozycje, proszę pana, to bym tak, tak określił. Strzeżcie się Greków przynoszących dary po prostu. Dlatego, że jest to próba kupienia elektoratu pewnymi wizjami świadczeń socjalnych. Tak, 500+. Akurat pan pyta o 300 zł, no to jest... Proszę pamiętać, że Platforma wprowadziła darmowe podręczniki, prawda? I więc to jest jakby rekompensata przy rozpoczęciu roku szkolnego. Nie potrzeba już 300 zł, trzeba było rozszerzać i budować ten program darmowych podręczników. Oni to skasowali już. Proszę? Potrzeba, bo oni to skasowali. No więc mówię właśnie, no, w tym sensie, że trzeba było utrzymać te darmowe podręczniki, a nie... No ale 300 zł, tak jak powiedziałem, ładniej brzmi, prawda? Krótko, elektorat, więcej się kupi elektoratu za 300 zł. Tak, znaczy, ale czy wy nie stoicie przeciwko własnych ideałów początkowych tak naprawdę? Nikt niczego nie skasował, tu odpowiadając tak króciutko panu. Znaczy, program Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o 500+, się spisał i koledzy z Platformy Obywatelskiej, również Nowoczesnej, bardzo długo nas za ten program krytykowali. Argumenty były różne, albo że nie ma pieniędzy, albo że zostanie wykorzystany przez osoby, do które do tych pieniędzy prawa nie mają, albo nie powinny mieć, albo za dużo zarabiają, no, albo za mało zarabiają. Dyskutuje, ale, panie kolego, o programie. Oczywiście, ale w końcu wychodzi na to, że program 500+ się spisał i mam nadzieję, że podobnie będzie z podręcznikami i z tym 300 zł dla każdego, który będzie chodził do szkoły do 18 roku życia, wypłacane w miesiącu sierpniu. Moim zdaniem to jest jedno z najlepszych rozwiązań, które mogliśmy zaproponować wszystkim tym, którzy chodzą do szkoły, nie tylko dlatego, że liczymy na to, że ta młodzież będzie się dobrze rozwijać, ale przede wszystkim dlatego, że ten program prosocjalny, który wprowadzamy, zdał egzamin. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale są kraje w Europie, które zastanawiają się nad tym, czy takie podobne coś jak 500+ wprowadzić, bo widzą, jakie efekty to przyniosło w Polsce i to spowodowało, chcieliby również, aby to spowodowało tak jak u nas, przyrost dzietności i przyrost nowonarodzonych dzieci. No bo Polacy, młodzi Polacy w końcu mają pewną gwarancję tego, że po urodzeniu im się dzieci, założeniu rodziny, będą mogli w naszym kraju normalnie funkcjonować.